Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kto nami manipuluje i dlaczego dajemy się tak manipulować? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No manipulacje, no jedna z najbardziej wrednych manipulacji, no to jest to ogłoszenie o tych szczepionkach 2 dni po wyborach. Także Moderna, Pfizer i inna jeszcze firma ogłosiła, że zrobiła duże postępy ze szczepionką. No i wybory były 3 listopada. No oczywiście te wszystkie te wiadomości były 6. Bandyci medyczni, oni wiedzieli już o tym dużo wcześniej. Trump pracował nad tym od lutego, od marca. Dał im zielone światło, puścił im, żeby pracowali nad tym. No, dzisiaj są te szczepionki, no to polityczne, bandyckie świnie komunistyczne oszukują nas. Druga sprawa, którą oszukiwali nas, no to jest cała ta sytuacja Huntera Bidena. Hunter Biden to jest syn Joe Bidena, bo Joe Biden jest politykiem zawodowym od 50 lat, 45 lat. Jak wstępował do polityki, to wypieprzył z kongresu 62-latka. Powiedział, że 62 lata to jest najwyższy czas na emeryturę, że powinien już ustąpić. On ma teraz 70 parę lat i startuje na prezydenta. No czyli taka komunistyczna świnia, która jak się przykleiła do koryta, no to już się nie odklei. No ale prasa, internet, Twittery, Facebooki, YouTube, oni wszystko blokowali. Oni wszystko blokowali o tych łapówkach Bidena, syna Bidena, po pieniądzach dla niego z Ukrainy. No ale Kwaśniewski też dostaje pieniądze z Ukrainy i też jest cisza. Pieniądze z Chin. Także, że to jest, to też po prostu makabra. To jest makabra. No ale polityka, jak to polityka w Ameryce, za 2 lata będą wybory do kongresu, za 4 lata znowu na prezydenta. Jeżeli w Georgii 5 stycznia złapią Senat, no to będą mieli trzy gałęzie w zasadzie rządu, trzy grupy polityczne, no bo będzie Kongres, Izba Reprezentantów, Kongres i Izba Senatorów, no i prezydent w rękach komunistycznych. No to może być niebezpieczne, no ale to też na jak długo, tak? Ludzie te 150 milionów, które głosowało, no to z tych 80 milionów, które komuniści twierdzą, że głosowali na Bidena, no to tam ładnych kilka czy kilkanaście milionów było uszykanych. Także za 2 lata zobaczymy, co będzie. No ale te szczepionki, zamknięcie, ta blokada Ameryki, to jest makabra, w ogóle się nie polepsza. W Kalifornii do 7 stycznia znowu kompletnie zamykają, w wielu stanach, szczególnie w tych demokratycznych, w tych komunistycznych, socjalistycznych, gdzie oni tam potrzebują władzy, to tam mówią: pieprzcie się, obywatele, zamykamy was. Ludzie w desperacji robią najdziwniejsze rzeczy, no dziwniejsze, niebezpieczne dla siebie. Firmy się zamykają, rzeczy, życie ludzkie jest stracone, biznesy jest stracone, pieniądze są tracone, no ale gubernatorzy w tych stanach komunistycznych po prostu to robią. No i najgorsze jest to, że oni wiedzą, oni i wszystkie te rzeczy, jak mikrofony nie chodzą, czy jakoś prywatnie, no to oni mówią, że to jest po prostu cyrk. Cała ta pandemia to jest cyrk. No i to nie jest takie jakieś pejoratywne, negatywne określenie. To jest po prostu teatr paniki. Ci gubernatorzy, oni zdają sobie sprawę, że te rzeczy są po prostu nierealne. No ale to dobrze wygląda dla niektórych. Dla niektórych skołowanych, oszukanych ludzi, którzy są w stanie. To się zrobił kult przez ostatnie
30, 40, 50 lat chrześcijaństwo jest wyłuskiwane, wyrzucane, gniecione, kopane, likwidowane. No i teraz ludzie zaczynają wpadać w jakiś kult. Wpadli w kult tego ochrony środowiska, wpadli w kult tych maseczek. Ludzie jeżdżą w samochodach, jeżdżą na rowerach samotnie, chodzą po ulicach samotnie w maseczkach i im się to wydaje, że po prostu zbawią świat, że to jest jakiś grzech. I najgorsze jest to, przybiegają do samotnie chodzących ludzi na ulicy i mówią im, że oni też powinni chodzić samotnie w maseczkach. No jest obłęd. Jak była Ebola w 2014 roku, no to właśnie też gubernatorzy tych komunistycznych stanów, Nowy Jork, Nowe Jersey, czy Kalifornia, czy Illinois, no to oni szału dostawali, bo tam ludzie pracowali w Afryce, później wracali, no to były jakieś takie nieprawdopodobne kwarantanny. Jedną kobietę, jedną pielęgniarkę to chyba zamknęli nawet do więzienia na pół roku, czy na rok właśnie, bo ona tą kwarantannę jakoś tam zlikwidowała, nie zlikwidowała, unikała. I oni tłumaczyli, że powiedzmy cały ten system metra czy kolejek podziemnych będzie zlikwidowany. No wszystko to się zaczęło, jak się zaczynało to w styczniu, w lutym, no to już prawie że rok, tak? To jest 10-11 miesięcy. No to na początku, no to o tych maskach, no to mówili, nie potrzeba, trzeba zostawić dla szpitali, umrze 2,5 miliona ludzi w Ameryce, czyli powiedzmy 1%, no ale masek to nie, zostawić dla szpitali, dla pielęgniarzy i tak dalej. No ale tam takimi malutkimi literkami to w sumie każdy był w stanie zrozumieć, że te maseczki no to jednak nie za bardzo zatrzymają to, że ktoś zachoruje, tyle tylko, że bardziej jeżeli ktoś jest chory, no to będzie mniej rozprzestrzeniał. No ale nie wprowadzili tego pilnowania tych spotkań, tych kontaktów, nie pilnowali tego, no bo to było najważniejsze. Najważniejsze w tym wszystkim według mnie, no to powinno być sprawdzanie temperatury. Ja osobiście codziennie sprawdzam sobie temperaturę, no i wszystkim ludziom polecam, 80% ludzi, pierwsze skutki uboczne, czy pierwsze objawy, no to właśnie jest powolny wzrost temperatury, pomimo dobrego poczucia i tak dalej. No i to powinni wszyscy wszystkim zalecać. Termometr kosztuje 2, 3, 4 dolary, tam 50 zł. I to politycy powinni zalecać. Maseczki jakoś tak, no ale z reguły, ale zdecydowanie nie blokady, zdecydowanie nie zamykania całego stanu. W pewnym momencie w Ameryce 20 milionów ludzi straciło pracę. Jeżeli 80% restauracji się zamknie, no to nie wiadomo ile się otworzy. No otworzy się za parę lat i przypuszczalnie ci właściciele, którzy prowadzili te restauracje, też wrócą do tego biznesu. No ale cały kraj się zmienił. Microsoft powiedział, że w zasadzie no to już nie będzie miał biur. Ludzie zaczęli uciekać z miast. Ceny w niektórych rejonach, ceny podmiejskich posiadłości wzrosły o 10, 15, 20%. Ceny na bezdupiu też poszły sporo do góry, także to finansowo to nie jest najlepsze dla wszystkich. No do miast zaczną się wprowadzać, jak zwykle się bida poprowadza, no bo w latach 50-tych, 60-tych, no to była tak zwana ucieczka białych z miast.
ludzie biali pouciekali z miast na przedmieścia. Później w latach 70-tych, 80-tych Nowy Jork, no to były jedne wielkie slumsy, Syfkiła i Mogiła. I dopiero później tam od Reagana niektórzy gubernatorzy, niektórzy burmistrze doprowadzili do porządku, ten Giuliani doprowadził trochę Nowy Jork do porządku. No ale teraz znowu się zaczyna syfilis jakiś taki w miastach. Także to są makabryczne zmiany. No ale politycy żyją z tego, tak? Politycy, no to ich robota to jest robienie w konia obywateli. Oni trzymają się tego żłoba za wszelką cenę. Słuchają jakichś dziwacznych porad. No i adoptują. Politycy adoptują tą panikę. No i w wielu wypadkach robią więcej szkody niż pożytku. Jak to się tak popatrzy, czy posłucha, czy poczyta, no to Moderna tą szczepionkę, no to mieli już, bo oni pracowali nad tym od kilku lat. To już był ten SARS w 2014, ta grypa ptysia, grypa ptasia była też wcześniej. Także oni na to szykowali się. Ta Moderna miała te szczepionki już 13 stycznia, czyli jeszcze przed tym, zanim Chińczycy wypuścili cały ten łańcuch genetyczny tego wirusa. I to było nawet przed tym, jak oni zrobili tą totalną blokadę tej prowincji, czy tego stanu Wuhan. Pfizer i partner BioNTech, no to oni mieli około 20 tam różniejszych takich szczepionek, no czy tam odszczepów, czy tam tych różnic, czy myśli medycznych, czy farmaceutycznych, no i później zredukowali to wszystko do dwóch, także, że mieli te dwie już pomiędzy styczniem a czerwcem, także to też już strasznie, strasznie dużo, no ale wszyscy się bali, czy wszyscy czekali na tą trzecią fazę prób klinicznych. Dlaczego to jest takie ważne? No, te próby kliniczne, no i tak, no i nawet teraz to było śmieszne, czy debilowate, bo Moderna, no to miała 40 tysięcy ludzi, ochotników, 20 tysięcy dostało solankę, 20 tysięcy dostało szczepionkę, wróciło chorych 100, czyli 40 tysięcy, 100 tylko było chorych, no to możecie sobie policzyć, ile zachorowało. No i z tych 100, no to 95 nie było szczepionych, 5 było szczepionych, no to powiedzieli, że wydajność jest 95%. No ale na 100 chorych, na 40 tysięcy ludzi chodzących po ulicy, no to można powiedzieć, że na 20 tysięcy, nawet na 20 tysięcy było 100, tak? Czyli jeden na 200. No to można powiedzieć, że jeżeli jeden na 200 zachorował, no to na 200 milionów w Ameryce zachorowałby 1 milion. Na dzień dzisiejszy mówią, że w Ameryce chorowało 15 milionów. Także te liczby, te cyfry, liczby, to są wszystkie jakieś takie włochate liczby i to trudno to wszystko... Jak się przeanalizuje, no to naprawdę to wszystko jest aż nie do uwierzenia, że to fachowcy nam tłumaczą, co tam się dzieje. To matematycznie no to jest dziwnego. No ale wracając do Moderny, do Pfizera, BioNTech, oni wszyscy się bali się, dlaczego teraz zaczynają się pojawiać te szczepionki. No wszyscy się bali konsekwencji i skutków ubocznych. No skutki uboczne są, bo w Korei, jak zaczęli szczepić,
to tam mieli bardzo dużo skutków ubocznych, później przestali. Teraz dużo szumu jest że w Ameryce jest chyba w Oregon jakieś tam skutki uboczne, no ale to każdy normalny wie, tak? Jak się patrzy na każde lekarstwo, to tam jest napisane 1 na 10 tysięcy, 1 na 100 tysięcy ma jakieś skutki uboczne. Problemem w Ameryce jest to, że nie mówią, kto umarł. Nie mówią, kto umarł. W Ameryce niby jest 250-300 tysięcy ludzi, których umarło, no ale nie mówią, że 80% no to miały problemy, 90% miało duże problemy zdrowotne. Z płucami, z rakiem, z nadciśnieniem, z cukrzycą i tak dalej, i tak dalej. Połowa ludzi, którzy zmarła w Ameryce, no to ludzie starsi, którzy byli w domu opieki, w domu opieki dla starszych, no i tam z jakiegoś powodu, po prostu nie wiem, czy pracownicy przychodzili, czy pielęgniarze. No w Nowym Jorku to Cuomo to zabił tam kilkanaście tysięcy seniorów, emerytów, no bo on zaczął wpuszczać ludzi chorych ze szpitali. To już w ogóle był kretynizm jakiś polityczny. No i jest, oni są przy władzy, nic nie zmieniają. Ruscy i Chińczycy, może nie najlepszy przykład na ludzkość, humanizm i demokrację, no ale oni od samego początku zaproponowali ochotnikom te szczepionki z tych wcześniejszych faz badawczo-rozwojowych, no i dobrze im to wyszło, no w Ameryce dosyć późno poznajdywali te 40 tysięcy ochotników. Tam od razu z marszu to zrobili. No i Chiny teraz mają po prostu zryw ekonomiczny, produkują na potęgę w tych miastach. No jeszcze ludzie chodzą w maseczkach, trzymają się z dala. No ale w Chinach to całe życie chodzili w maseczkach. Jak ja byłem w Chinach, no to chodzili w maseczkach, bo tam jest straszne syficzne powietrze. Jak w Beijing, to jest zimą. Szczególnie zimą jest makabrycznie. Dlaczego zimą? Dlatego zimą, no bo jest zimno. Beijing, no to większość ludzi, no nie wiem ile ludzi sobie wyobraża, że to jest egzotyczny kraj bliżej równika. No ale nie jest egzotyczny kraj bliżej równika. Jest bardziej bieguna północnego. Tam są zimy ostre. No i zimy są na tyle ostre, że tam palą po prostu węglem, a jeżeli palą węglem, no to jest, to ten cały ten węgiel, on wychodzi przez te kominy i to wszystko zanieczyszcza, także to nie jest tylko w rejonach przemysłowych, no ale w rejonach miejskich. No i jakoś im się to udało, jakoś to zatamowali, złapali tych chorych, wyleczyli w Ameryce kontakty, no to robią jeden chory pokazuje jeden kontakt. We wszystkich innych krajach, no to każdy jest w stanie wskazać 10-15 kontaktów, no i wszystkie te osoby są izolowane kompletnie, inne podejście. W firmach, jeżeli ktoś pracuje 10, 50, 100 osób i ktoś jest chory, no to personalny wysyła informację, był chory w naszej firmie, no ale nie podadzą nazwiska. Dlaczego to jest tak spowodowane? No bo tam w latach 80. prawo w kongresie przeprowadzili, bo dużo homoseksualistów miało AIDS i HIV, no i wprowadzili takie prawo, że nikt nie rozmawia z nikim na tematy zdrowotne. Nie można się nic pytać. No i dlatego to jest ten upadek. To jest jeden z powodów, że Ameryka jest zamykana, czy jest zamknięta. To jest właśnie ta tajemnica informacji personalnych medycznych. I to się wszystko wzięło z San Francisco,
Jest w San Francisco taki district, Castro się nazywa. No i tam nie są kastrowani, tam przeciwnie, tam są bardzo, bardzo żywotni mężczyźni, którzy w zasadzie kobiety nie uznają, no sceptycy, można powiedzieć, pochwowi sceptycy. Także te tajemnice lekarskie wykańczają. Jednych z powodów tej makabry w Ameryce, no to jest to. No i to tyle. Tyle na temat polityki. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich normalnych, zdrowia dla tych, co myślą Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Dziękuję, że głosowaliście na konserwatystów, na republikanów. Wszyscy socjaliści, którzy słuchacie, pamiętajcie, będzie płacz i zgrzytanie zębów za to, kogo wybraliście. Zdrowia szczególnie dla normalnych.